Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Dzisiaj zwracamy się do ludu pragnącego Warszawy i do całego kraju z wezwaniem: dość wiecowania, dość manifestacji. Czas przejść do codziennej pracy. Język mówiony w owym czasie był zainfekowany propagandą, sloganami. To się czuło nawet w rozmowach prywatnych, czy w sklepie, czy gdzieś. Jednak te szablony się jakoś przyjmowały. Na Zbyszka to nie działało w żaden sposób, prawda? On po prostu miał swój język przylegający do znaczeń, które chciał przekazać, i tylko tego się trzymał. To wynikało z przekonania samego Herberta, iż nie należy się poddawać temu językowi, który jest związany z rzeczywistością odrzucaną. Jego nie interesuje współczesność. Jego nie interesuje rozpoznawanie rzeczywistości na poziomie mówienia gazetowego. Jego interesuje rozpoznanie rzeczywistości i budowanie w tej rzeczywistości tablic wartości. I to jest uzasadnienie niechęci do mówienia takim językiem, jakim się mówi naokoło. Poezja Herberta zmieniła się na przełomie lat 60. i 70., dlatego że nie można było wówczas na doświadczeniach wojny opierać osądów ówczesnego świata. I Herbert wtedy znalazł świetne wyjście i tym wyjściem był pan Cogito. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy pan Cogito się ukazał. Byłem wówczas studentem i pamiętam atmosferę wielkiego poetyckiego wydarzenia, a także przekonania, że Herbert mówi w imieniu bardzo wielu współczesnych, że mówi w imieniu tych wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy ta rzeczywistość, która nas otacza, jest tą prawdziwą, autentyczną rzeczywistością. Że mówi, innym słowem, w imieniu tych, którzy chcieliby się wyzwolić od tamtej rzeczywistości, znaleźć jakąś alternatywę dla niej. Stosunki w PRL-u były nacechowane fikcją i kłamstwem, prawda? Wszystko było nieprawdziwe, wszystko było nie tak. Prawda była gdzie indziej. I Zbyszek tej fikcji nie akceptował absolutnie. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Na początku roku 71 ogłoszono wyrok na tak zwane kierownictwo organizacji Ruch. To byli tacy ludzie jak Andrzej Czuma, Stefan Niesiołowski i jeszcze kilku innych. I to były wyroki drakońskie, po kilka lat więzienia. Właściwie nie wiadomo było za co. Między innymi przypisywano im chęć wysadzenia pomnika Lenina, do czego zresztą nie doszło, jak wiadomo. Natomiast oni siedzieli i byli skazani. Ja sobie pomyślałem pewnego dnia, że nie można tego tak zostawić, że powinien się ukazać jakiś protest i że właśnie pisarze są do tego powołani. I umówiłem się ze Zbyszkiem. Ułożyliśmy list do władz i zaczęliśmy zbierać podpisy pisarzy. I muszę powiedzieć, że to nie było tak jak później, kiedy stało się jak gdyby rzeczą codzienną pisanie różnych listów, petycji, protestów i tak dalej. Wtedy ludzie jeszcze byli bardzo wystraszeni i nawet wybitni pisarze i nawet znani z odwagi pisarze, niektórzy nam odmawiali. Zbyszek był taki spiritus movens, spraw trudnych i drażliwych w Zarządzie Związku Literatów. Pamiętam, że był jednym z tych, którzy wystąpili, właściwie był inicjatorem tego, w obronie Teatru Ósmego Dnia. Teatr Ósmego Dnia był szykanowany, tam ich nawet gdzieś pobili, prawda, tych aktorów. Zbyszek żądał, żeby związek wystąpił w ich
obronie. Założyliśmy to pod koniec 76 roku, czasopismo literackie Zapis, które samym swoim istnieniem protestowało przeciwko cenzurze i drukowało to, co uważało się za niecenzuralne i za wolne, niepodległe i tak dalej. Zbyszek nie należał do zespołu redagującego, no ale w czwartym numerze Zapisu na przykład ukazał się jego wiersz z cyklu Pan Kogito i to było bardzo ważne, że pisarz tej miary w tym Zapisie wydrukował. Kiedy powstała inicjatywa listu 59, że wówczas, kiedy szukaliśmy kandydatów do tych pierwszych podpisów z różnych środowisk, to jeśli chodzi o środowisko literackie, pierwszy pomysł, który nam przyszedł mnie, Janowi Józefowi Lipskiemu do głowy, no to właśnie to był Zbyszek Herbert. No i oczywiście to był ten podpis całkowicie pewny. W tym sensie muszę powiedzieć, że Zbyszek Herbert był postacią dla tej inicjatywy bezcenną i to był jeden z pierwszych podpisów, który ze środowiska literackiego, które otrzymaliśmy i to w jakimś sensie decydowało o powodzeniu całej tej inicjatywy, która później uruchomiła całą wielką kampanię konstytucyjną w końcu tych podpisów pod różnego rodzaju protestami. Było w końcu kilkanaście tysięcy. Klimat rodzącej się opozycji z końca lat 70. bardzo pasował do twórczości Zbigniewa Herberta. Jego wiersze jakoś odzwierciedlały ten nastrój budzącej się reakcji moralnej, patriotycznej na marazm PRL-u i na korupcję władz i katastrofalną politykę gospodarczą, społeczną władz komunistycznych. Czyli tak jak w kinie moralnego niepokoju, tak i w poezji, w literaturze pojawił się ten wątek może nie czysto polityczny, ale właśnie moralnego otrzeźwienia społeczeństwa. I tutaj poezja Herberta odegrała szczególną rolę. Stosunek Herberta do PRL-u najzwięźlej i najlepiej przedstawia, jak sądzę, wiersz Potwór pana Kogito. Ten potwór, który jest bezkształtem, rozmyciem wartości, takim zawładnięciem przez nicość. To przecież nic innego niż ten świat, w którym pogrążona była Polska przez kilkadziesiąt lat. Szczęśliwy święty Jerzy. Z rycerskiego siodła mógł dokładnie ocenić siłę i ruchy smoka. Pierwsza zasada strategii – trafna ocena wroga. Pan Kogito jest w gorszym położeniu. Potwór pana Kogito pozbawiony jest wymiarów. Trudno go opisać, wymyka się definicją. Jest jak ogromna depresja rozciągnięta nad krajem. Nie da się przebić piórem, atramentem, włócznią. Gdyby nie duszny ciężar i śmierć, którą zsyła, można by sądzić, że jest majakiem, chorobą wyobraźni. Ale on jest na pewno. Dowodem istnienia potwora są jego ofiary. Jest dowód nie wprost, ale wystarczający. Pan Kogito chce stanąć do nierównej walki. Powinno to nastąpić możliwie szybko, zanim nadejdzie powalenie bezwładem, zwyczajna śmierć bez glorii, uduszenie bez kształtu. Apogeum kultu Zbigniewa Herberta przypada na lata 80. Poetę pasowano nieomal na wieszcza, a raport z oblężonego miasta wydany w podziemiu stał się najważniejszym tomem poetyckim stanu wojennego. Wiersze Herberta trafiły pod strzechy. Śpiewano je przy ogniskach, w klubach studenckich i w kościołach. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze
całego kraju.